Brawo, już ruch! A co mi to robi? Co? Co my zrobiliśmy? Jest! Uwaga, uwaga! No piękne. Karol, ale to są nieprawdziwe pieniądze. Wiem, ale robię to, żeby wam zwizualizować, co by było, gdyby ktoś mi zapłacił za każdego lifehacka przetestowanego w tej serii. Tyle by tego było, bo dzisiejszy odcinek jest odcinkiem 66. Możesz tam pod spodem, jeżeli ten odcinek będzie ci się podobał, zostawić łapkę w górę. No i sobie wyobrazimy, co by było, gdybym za jedną łapkę w górę dostawał złotówkę. Czy na pewno nie byłbym milionerem, ale może 10 tysięcy bym uzbierał, także zostawiajcie łapki w górę, jak będzie wam się odcinek ten podobał. A my zaczynamy testowanie lifehacków, odcinek 60. Kiedy to minęło? W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie pizzę w kubku. Dzień jak co dzień w życiu TikTokera. Zaczarujemy też jajko za pomocą dezodorantu, który sprawi, że jajko będzie się odbijać. Nie wiem, kto jest tutaj lepszy, czy ludzie, którzy tworzą te TikToki, czy osoby, które je testują. I sprawdzimy sposób na rozwiązywanie działań matematycznych, czyli coś bardzo interesującego, bez użycia kalkulatora i co najważniejsze, mózgu, czyli tak, idealnie dla nas. A zacznijmy od lifehacka numer 0. Od lifehacka numer 0, ponieważ jest to lifehack, a raczej trik, sposób od partnera dzisiejszego odcinka, czyli od Big Milka. Po prostu pokażę wam, jak zdobyć doładowania gamingowe, czy muzyczne, czy profesjonalne headset. I też co tydzień możecie zgarnąć po czwórną wejściówkę do Energylandii, więc wydaje mi się, że fajnie i prosto. Co trzeba zrobić? Nabywacie Big Milka w takim specjalnym gamingowym opakowaniu. Następnie otwieracie i po prostu jecie. Następnie bierzecie kod z patyczka. I ten kod wysyłacie do Big Milka na Messengerze i będziecie od razu wiedzieć, czy wygraliście, czy nie. Tak jak mówiłem, możecie zdobyć poczwórną wejściówkę do Energylandii, ponieważ co tydzień jest losowanie. Niezależnie czy wygraliście, czy nie, bierzecie w nim udział, więc możecie jeszcze wygrać. Także gorąco trzymam za was kciuki, bierzcie udział i dajcie mi znać, czy braliście już udział w takiej loterii patyczkowej, czy nie. Zamieniało się patyczki na lody. Good luck, have fun, a my teraz przechodźmy do pierwszego lifehacka, w którym zrobimy czekoladową miskę. Tak, i ta miska będzie stworzona z popcornu i z czekolady. Nie wiem, jak to będzie smakować, ale oczywiście musimy to spróbować, także pierwsze co robimy, to wysypujemy sobie do miski popcorn, następnie umieszczamy tutaj miskę. Kto wpadł na to, żeby stworzyć miskę z pomocą czekolady i popcornu? To będzie smakować i czy w ogóle nam będzie? Czekaj, coś ci krzywo wyszło, patrz na tą stronę i na tą stronę. Co to jest? Karol i brak czynności manualny. Krok drugi, roztapiamy czekoladę, my to już zrobiliśmy. Wylewamy sobie tak, aby stworzyła nam się miska. Udało się. Tak to się prezentuje, no nie za dobrze, ale najważniejsze, aby to się skleiło. Czy się sklei, to zaraz się dowiemy. Wkładamy to do lodówki. Jeśli bylibyście ciekawi, ile kosztowało nas tu tabliczek czekolady finalnie? 10. Jest tutaj 10 tabliczek mlecznej, białej czekolady, więc wkładamy to do lodówki i teraz czekamy, aż się to zamrozi i sprawdzimy, czy będzie z tego miska, czy nie. Tylko proszę, trzymajcie kciuki, żeby była, nie? Tu na przykład to nie jest polane czekolada, no nie? Nie ma opcji, żeby to działało, ale przekonamy się, także bądźcie z nami do końca. Wtedy sprawdzimy, czy to zadziała i jak to będzie smakowało. A teraz przenieśmy się na zewnątrz i użyjmy magicznej sztuki teleportacji. Uwaga, uwaga! Road trip hack i uwaga, uwaga, ten life hack jest przydatny, jeżeli będzie działać, ale i tak najprawdopodobniej go nie użyjecie, bo to jest kolejny life hack z TikToka, który jest fajny i fajnie wygląda, ale i tak nigdy go nie użyjecie, jestem tego pewny. Także uwaga, o co chodzi? Potrzebujecie woreczka strunowego, możecie sobie po prostu to wyciągnąć, jak się to nazywa? Podgłownik? Tą część fotela wyciągamy i teraz bierzemy sobie ten nasz woreczek strunowy. Otwieramy i wkładamy do niego telefon. Tylko na przykład na telefonie odpalamy sobie coś, co chcemy oglądać. Nie wiem co. Dawaj swojego ulubionego youtubera. Czyli mnie. Przepraszam za brzydkie słowo. To nie jest oczywiście mój ulubiony youtuber, ale mam nadzieję, że wasz jest. Wkładamy teraz do tego worka nasz telefon. Fantastycznie. Pyk. I w ten właśnie prosty sposób zrobiliśmy sobie mini telewizor w naszym samochodzie. Trochę to jest niskobudżetowa opcja, ale lifehack jest jak najbardziej zaliczony. I w ten oto sposób możemy jechać autem i oglądać nasze ulubione filmiki na YouTubie. Powtórzę się, lifehack jest zaliczony. Może nie powinienem wam tego mówić i powinienem udawać, że jeju, teraz taki fantastyczny, ciekawy lifehack, ale myślę, że może się przydać, ponieważ jest to lifehack, który pozwoli wam szybciej, nie wiem czy szybciej, ale może łatwiej obliczać, no po prostu łatwiej mnożyć. Także już wam pokazuję, o co chodzi i czy to w ogóle działa. Ja od razu mówię, że takie sposoby widziałem już w sieci, ale nigdy nie chciało mi się ich próbować. Teraz wypróbuję i sprawdzę, czy to rzeczywiście działa i czy jest szybsze niż normalne mnożenie na przykład w pamięci. Słyszałem, że w Chinach dzieci tak się uczą na matematyce. Okej, ja się tak nie uczyłem w Polsce.
ręce i wy pewnie też, ale dajcie znać, może ktoś zna ten sposób, więc tak. Pomnóżmy na przykład 1275 razy 5. Ok, jeden, więc malujemy jedną kreseczkę. Teraz dwie kreski. Raz, dwa. Teraz 7 kresek. Przesadziłem. 3, 4, 5. Prościej byłoby to w pamięci zrobić, nie wiem, no. I teraz musimy 5 kresek tutaj narysować. Więc raz i 5. I teraz musimy policzyć punkty styku, więc liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, 25. I wychodzi 6375. Sprawdzę. 1275. Uwaga! Zostawił łapkę w górę, jak to się uda. I... Działa! Tylko szczerze mówiąc, to ten sposób jest zaliczony i można z niego korzystać, jak go owładniecie, jak widać. Nam chyba szybciej by było policzyć w normalny taki sposób, jak my uczyli w szkole, albo po prostu na kalkulatorze, ale jak wiecie, nie zawsze można z kalkulatora skorzystać. Także lifehack zaliczony, ale wydaje mi się, że pewnie i tak nie skorzystacie z niego, jak ze wszystkich tutaj. Do którego teraz przetestujemy, myślę, że może się przydać, szczególnie teraz, ponieważ jak widzicie ciągle, czy nie wiem, czy ciągle, nie wiem, czy dzisiaj, jak to oglądasz cały czas, świeci ci słońce, ale jeżeli świeci i chcesz sobie na przykład posiedzieć i popatrzeć coś na laptopie, ale nic nie możesz widzieć, bo przecież napierdziela wam słońce idealnie w laptopa, to możecie się po prostu odwrócić. Co? I wszystko działa, ale no to jest TikTok, więc na TikToku tak by nie mogło być. Dlatego rozwiązanie jest proste. Jeśli macie pudło od butów, to bierzecie takie pudełko i po prostu wkładacie tutaj swojego laptopa i dzięki temu... Jak to miało działać? A co, nie działa? No dzięki temu rozwiązaniu, no zależy jak słońce jest umiejscowione, tak? No teraz cały czas i tak mi nawala słoneczko w ekran, no. No. Ale to jest spoko pomysł, jeśli nie, to na przykład, jest okay, wiesz, pomysł, jeżeli... tam lepiej coś widać. Tak, no to... to jest dobry pomysł, ale oczywiście zależnie jak macie słońce umiejscowione, także lifehack dla mnie jest pół za... Teraz czas na TikToka, który odmienił moje życie i wydaje mi się, że większości z was. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie zgrzewkę wodną. I jak ją niesiecie? No ja bym niósł tak. W sumie nie jest to nic złego. No ja bym też tak robił. Ale na TikToku są 200 IQ ludzie, którzy opatentowali. Pokazują, że tak naprawdę taką zgrzewkę powinno nieść się w ten sposób. I se niesiesz. I co, to jest lepsze? Że jest lepsze. Prawda, ciężko było włożyć tam dłoń. Prosty, ale myślę, że niewielu osobom znany. I za to właśnie lubię TikToka. Powiedziałem, że lubię TikToka. Powiedziałeś to. Ale za to właśnie lubię TikToka, że takie proste, oczywiste rzeczy. Ja o dziwo będę z tego korzystał i w sumie również wam polecam, bo lifehack jest zaliczony. Nie wiem, czy jestem na to gotów, ale teraz będziemy robić pizzę w kubku. Czy nie wiem dlaczego w takim kubku, ale dokładnie tak. Wszystko już mamy tak naprawdę przygotowane i działamy, także trzymajcie kciuki, żeby to wyszło. Jestem ciekaw, czy wyjdzie i jak będzie smakowało. Więc pierwsze co robimy, to wsypujemy mąkę. Następnie do tej mąki wsypujemy proszek do pieczenia. Sodę oczyszczoną, później sól. To wszystko mieszamy. Fajnie to wyglądało. Chciałbym, żeby też to mi wyszło i żeby w ogóle to działało. Dolewamy mleka, następnie oliwa z oliwek. I znów robimy mieszu. Mamy to wszystko gotowe. Czy jeszcze nie gotowe, ale jest ciasto i nie wygląda zbyt przyjemnie, ale chyba tak powinno wyglądać. Nakładamy na górę sos. Ale to będzie pycha. Taka porcja, że po prostu aż sąsiadów zaprosimy, żeby też skosztowali. Malutka pizza. Czemu robimy to w kiblu, że tak powiem? Według mnie to jest najładniejsza w twoim zestawie kuchennym. A naczynie, no piękne, piękne, naprawdę. I trzeba się czekać. Teraz topping, czyli mozzarella. Mamy dwa rodzaje sera, więc na bogato. Musiało być peperoni, ale takich małych peperoni to nie istnieje. Wygląda niesamowicie, ale jak będzie smakowało? Teraz się tego przekonamy. Wkładamy to do mikrofali i cały czas obserwując, co się tam dzieje. Ups, ups. Proszę, zadziałaj. Dobra, minęły 3 minuty i chyba nasza mini pizza jest gotowa. Dawaj, sprawdzę się od razu. Wygląda tak, ale jak smakuje? Bo to jest pytanie. Nasz spód się ugotował? Ugotowane czy nie? Trochę za dużo tego w ogóle jest, tak mi się wydaje, ale okej, okay, sprawdźmy jak to smakuje. Trochę za dużo tego spodu zrobiliśmy. Jest zbyt gruby, ale smakowo jest naprawdę spoko. Zresztą no, jak to miało być niesmaczne. To jest najsmaczniejsza przekąska, którą my robiliśmy podczas testowania lifehacków z TikToka. Sami słyszeliście, ten przepis jest zaliczony. Idziemy dojadać i lecimy zaraz
z kolejnymi rzeczami. Nie wiem, co jest gorsze, czy osoby, które tworzą taki lifehack, jaki wam pokażę, czy osoby, które taki lifehack, jak wam pokażę, testują. Wydaje mi się, że to drugie, ale oznaczaliście mnie mocno, żebym to przetestował, więc jestem i testuję. I chyba zrobiliście to, żeby mnie strollować, ponieważ ten lifehack, który teraz czy to nie jest lifehack, to jest sztuczka z TikToka, polega na tym, że bierzemy jajko i to jajko spryskujemy dezodorantem, tak konkretnie, i teraz się pojawia pytanie, po co kurczę? Kurczę po to, żeby to jajko się odbiło, jak nim rzucicie. Tak, na TikToku twierdzą, że jeżeli teraz rzucicie jajko, to to jajko się nie rozbije, ono się po prostu odbije, więc sprawdźmy. Czemu wy mnie oznaczacie, żebym to testował? Dawaj już rób! Po co mi to robi? Czekaj, wiesz co, ja mam pomysł. Mogę coś sprawdzić? Weź kamerę. Zrant jest zimny, to jest jakby no. Sprężone tam to no. Wszystko to ten. Jeżeli zamrozić na przykład jajko, to może rzeczywiście będzie zamrożone i będzie skakało. Może dłużej trzeba podtrzymać, czekaj. Dalej wierzę, że to zadziała. Strasznie tu teraz cuchnie, jak w gimnazjum na WF-ie w szatni. Gotowy? No. 3, 2, 1. Okej. Okay. Ale trzymało się lepiej. Mniej się odbiło. Niemniej jednak ten TikTok jest nie za. Widzimy się za 24 godziny i będziemy wyjmować naszą miskę i zobaczymy, czy to się zrobiło, czy nie. Jestem po 24 godzinach i sprawdzamy, co tam się stało i co się w ogóle stało z naszą miską. Wygląda to tak i nie wygląda to zbyt dobrze, więc pierwsze, od czego zaczniemy, to oczywiście od wyjęcia naszej miski. To jest właśnie TikTok. Na TikTokach wszystko wydaje się proste, ale jak już przychodzi to do czego, to nie wyjmiesz tego prosto. Dobra, pomysł jest taki, żeby po prostu do tej miski wlać ciepłej wody i najprawdopodobniej to się nam troszeczkę odlepi. A jak później rozlejesz tą wodę do popcornu, to co, będziesz mokry popcorn jadł? Pan Maruda taki, oby to zadziałało. Nie lej dużo, nie lej dużo, bo później będzie rozlejesz po prostu. Ja nie rozleję, ja rozleję. Dobra, co, nie, poczekaj, trzeba poczekać, aż to się roztopi troszeczkę. Jest! Uwaga, uwaga! Dym, 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 dym. Przepysznie, tak. I teraz jeszcze większy problem, ponieważ musimy wyjąć to stąd. Więc rozwiązaniem jest znów ciepła woda. No i trzymamy i może się to odlepi. Bardzo jestem ciekaw dołu, czy to się na dole tam skleił ten popcorn, czy nie. To jest najciekawsze. Na pewno tutaj czekolady się skleiło, więc... Nie dotykaj tej czekolady, będę to jadł, bo później gościu, co to? Miska do popcornu z czekolady i popcornu. Świetny pomysł. I też tak pod koniec przypominam o loterii gamingowej od Big Milka, o której mówiłem wam na początku. Bierzcie udział, korzystajcie. Uwaga, uwaga, dobrze wyleci. Ja pierdolę. Jest miska! Co my zrobiliśmy? Tak wygląda właśnie nasza miska z popcornu do popcornu. Tak, możecie tutaj wsypać sobie popcorn i to też... Czekaj, mamy popcorn, dawaj wsypujmy. Oni jeszcze ten popcorn robili czekoladowy, tam nam się nie chce po prostu, więc sprawdźmy, jak smakuje nasza miska. To jest naprawdę dobra.